Spójrzmy na zadanie kolejne. Tutaj mamy dzielenie, zauważcie, pod pierwiastkiem, czyli możemy to sobie rozpisać na dwa oddzielne pierwiastki. Czyli mamy pierwiastek z 225 podzielić przez pierwiastek z 9. Tutaj włączmy sobie najpierw tę liczbę pod pierwiastek, no i też możemy podzielić to sobie na dwa oddzielne pierwiastki. 2 razy 9 to 18 plus 7, 25 dziewiątych. A tutaj mamy 1 razy 16 to 16 plus 9, 25 szesnastych. No i teraz pierwiastek z 225 to będzie 15. Pamiętajcie, że gdy mamy pierwiastek stopnia drugiego, no to w wyniku musimy otrzymać liczbę nieujemną, czyli może pojawić się albo liczba dodatnia, ewentualnie 0. No i czy to nam się zgadza? Mamy 15 do kwadratu, to faktycznie będzie 25. Podzielić pierwiastek z 9 to 3. Odjąć. W przypadku ułamku wyłączamy sobie pierwiastek i z licznika, i z mianownika. Czyli pierwiastek z 25 to 5, pierwiastek z 9 to 3, podzielić przez pierwiastek z 25 to 5, a z 16 4. 15 podzielić przez 3 to będzie 5, odjąć 5 trzecich razy odwrotność, czyli razy 4 piąte. Teraz tak, tutaj możemy to sobie skrócić przez 5, czyli mamy 5 odjąć 4 trzecie. No i żeby wygodniej nam było odjąć, możemy piątkę zapisać jako ułamek o mianowniku 3, żebyśmy mieli ten wspólny mianownik. Czyli jeżeli zapiszemy piątkę jako 15 trzecich, no to 15 podzielić przez 3 to będzie nadal 5, odjąć 4 trzecie, 15 odjąć 4 to będzie 11 trzecich, czyli trójka w 11 mieści się 3 razy, no i nam jeszcze zostaną 2 trzecie, no bo 3 razy 3 to 9 plus 2, 11. No i spójrzmy na podpunkt B. Tutaj w sumie postępujemy bardzo podobnie, tylko uwaga, mam pierwiastki stopnia trzeciego, czyli tu zapiszemy, że mam pierwiastek trzeciego stopnia z minus 27 podzielić przez pierwiastek trzeciego stopnia z 64. Tutaj podobnie, tylko zapiszmy sobie ten ułamek w postaci ułamka zwykłego, podzielić przez pierwiastek trzeciego stopnia z 1/8. No i teraz pierwiastek trzeciego stopnia z minus 27 to minus 3, no bo minus 3 do potęgi trzeciej da nam minus 27. Pierwiastek trzeciego stopnia z 64 to 4, dodać. Pierwiastek trzeciego stopnia ze 125 to 5, a z 1000 to 10, podzielić przez, no pierwiastek z 1 to 1, a trzeciego stopnia z 8 to będzie 2, no bo 2 do trzeciej da nam 8. No i teraz tak, tutaj minus 3 przez 4 możemy sobie zapisać w postaci ułamka zwykłego, ponieważ kreską ułamkową możemy zastąpić ten znak dzielenia, czyli minus 3 podzielić przez 4, to minus 3 czwarte, dodać, teraz tutaj zamienimy to sobie na mnożenie, czyli 5 dziesiątych razy 2 pierwsze, mamy zatem minus 3 czwarte plus, skrócimy sobie przez 2, czyli mamy tak 5 piątych, a 5 piątych to będzie 1, minus 3 czwarte plus 1 to będzie 1 czwarta. Jeżeli to jest dla Was kłopotliwe, tak, takie dodawanie tutaj w pamięci, to jedynkę możemy zapisać jako 4 czwarte, bo 4 podzielić przez 4 to 1, minus 3 plus 4 to będzie 1, no i wspólny mianownik przepisujemy.